Każda pora roku ma swój kolor, zima ma biały kolor, więc ja cieszę się, że ten luty darzy nas śniegiem, darzy także mrozem. No ale jedno z drugim jest związane. Zima, luty, zimno, śniegu pełno, a my już myślimy o wiośnie, myślimy o lecie i myślimy o zieleni. I dzisiaj w odcinku opowiem Wam o roślinach liściowych. Głównie o sałatach, ale nie tylko o sałatach, o tych, które teraz będziemy wysiewać, które będziemy uprawiać tak naprawdę przez cały rok w szklarni. Czy są łatwiejsze w uprawie rośliny niż rośliny liściowe, niż warzywa liściowe? Nie ma. Zachęcam, żebyście uprawiali jak najwięcej sałat, jak najwięcej rukoli, musztardowców, szpinaków, buraków liściowych. Na razie nie wysiewamy, dopiero później je wysiejemy. Żebyście Wy wysiewali, żebyście wysiewali to z dziećmi, bo sałaty to jest świetna przygoda dla dzieci, żeby rozpocząć przygodę z ogrodnictwem, żeby rozpocząć umiłowanie do roślin, do ogrodu, do natury, do tego, co nas otacza. Więc przygoda z sałatami jest od zera do nieskończoności. Sałata jest wrażliwa na taką zbitą, wilgotną glebę. Korzonki mogą szybko w siewkach zgnić, może się nie udać, dlatego do wysiewu sałaty przede wszystkim musi być dobra, lekka ziemia, świeża ziemia. Widzicie, ta jest ziemia wymieszana także z piaskiem. Ja także będę dosypywał tutaj do niej perlitów, i to dużo perlitów w przypadku sałat, w przypadku roślin liściowych. I dobrze trzeba to wymieszać, żeby w ziemi, prócz wilgoci, mogło znaleźć się także powietrze, dzięki czemu te rośliny będą się dobrze rozwijały. Jak pamiętacie, w odcinek o wysianiu ostnic pokazywałem Wam ostnice, które wysiały się pomiędzy kostką. Mówiłem o tym, że wiele roślin potrafi i chętnie wysiewa się w żwirku, pomiędzy kamykami, a to dlatego, że do wysiewu niepotrzebna jest jakaś bardzo żyzna gleba. W zwykłym żwirku wysiewają się bardzo często nasiona. W zwykłych kamyczkach, takich rozsypanych na ścieżce, też się będą wysiewać, bo w tym pierwszym momencie, w momencie startu, wystarczy naprawdę taka zwykła ziemia. Oczywiście, jak widzicie, wymieszana w moim przypadku z perlitem, żeby była lżejsza. I niczym nie trzeba nawozić. Ten nawóz, który tutay jest zawarty, bo najczęściej niestety jest tak, że tutaj dodatek, jeśli kupujemy sztuczne podłoże, dodatek nawozów mineralnych wystarcza na 4 do 6 tygodni uprawy, a to jest ten czas, po którym będziemy rośliny przepikowywali do osobnych wielodoniczek, do osobnych komórek w wielodoniczkach bądź do doniczek. Ziemię mamy przygotowaną, to teraz trochę o naczyniach, w których będziemy wysiewać, w pojemnikach, w których będziemy wysiewać. Jak widzieliście, do gruntu jeszcze nie można, jeszcze pełno śniegu, jeszcze ziemia jest zmarznięta. W przypadku sałat, w których mam duże ilości nasion, będę wysiewał w tacce wysiewowej. Kilka odmian w jednej tacce. Sałaty mniej więcej w tym samym okresie wystartują, to znaczy wzejdą i będą gotowe do przepikowywania. Nie potrzebuję wielu tam naczyń. W takiej jednej tacce zmieści się, można podzielić na pół, raz, dwa, trzy, cztery, osiem odmian. Cztery odmiany, jeśli chcecie dłuższe rzędy. Za chwilę to pokażę. Tacka do wysiewu jest wygodna, bo mieści się wiele odmian. Potem przepikowujemy do osobnych wielodoniczek. Ziemię do tacki trzeba nie żałować, trzeba sporo tej ziemi dać, tak żeby ona była na równo niemalże, z tacką. I teraz moja magiczna deseczka. Kasia ma swój magiczną linijkę, ja mam magiczną deseczkę, dzięki czemu docisnę
ziemię, zagęszczę ją troszeczkę, docisnę i wyrównam powierzchnię. Siew sałaty jest bardzo prosty. Wysypuję. No, chodźcie, chodźcie. Nasionka, które potem będę przypikowywał. To jest akurat sałata liściowa, dębolistna. Warta uprawy w naszych ogrodach. Bo najczęściej u nas uprawia się sałatę masłową, taką najbardziej popularną, ale zachęcam do tego, żeby uprawiać też sałaty liściowe, sałaty rzymskie, które są przepyszne i które znakomicie u nas się udają w naszych warunkach klimatycznych. Ja szczególnie polecam do uprawy takiej bardzo wczesnowiosennej odmiany Little Jam. To jest taka sałata rzymska, niewielkie główki ma, można kupić bardzo często w sklepach, pakowane po jednej albo po dwie sztuki, bo to niewielka sałata, ale bardzo dzielna, dobrze znosi chłody, dobrze znosi uprawę, więc może być bardzo wcześnie uprawiana u nas. I jeszcze trzecią odmianę sałaty, jaką wysieję, bo jedną wysiałem dębolistną salad bowl, drugą sałatę rzymską Little Jam i jeszcze wysiewam sałatę New Red Fire. O, wysiejemy w takim odstępie troszeczkę tutaj obok. O. I na jednej tacce wysiewowej zmieści się ileś tam odmian takiej sałaty. Ważne jest to, żeby od razu oznaczać, która jest która sałata. Tutaj jest jedna, druga i gdzieś tutaj jest napisane New Red Fire. Oprócz sałaty w tym samym pojemniku, w tej samej taczce wysiewowej wysieję także inne warzywa liściowe, które są pionierami wiosennych upraw, które lubią być wysiewane wcześniej, albo można po prostu wysiewać wcześniej. Musztardowiec. Musztardowiec, bardzo fajna roślina liściasta. Jak widzicie, ma zupełnie inne już nasionka, okrągłe. Sałaty były podłużne, te są okrągłe. Musztardowiec, no jak sama nazwa mówi, tak mniej więcej smakuje jak musztardka. I jeszcze tutaj drobne nasionka na samym końcu rukoli. Rukoli, dzika rukola. I ona także trafiła do tacki wysiewowej. Oprócz sałat do jednej tacki wysiewowej wysiewam pozostałe rośliny liściowe, które będę przepikowywał za kilka tygodni, które będę uprawiał. To są musztardowce, to jest rukola i to jest cykoria liściowa. Cykoria liściowa Rosa di Verona, która ma takie czerwone liście i która w mieszance sałat także pasuje i bardzo dobrze smakuje. Już dosiewam do pozostałych sałat. I jeszcze dosieję jeszcze jedną odmianę sałaty, Navara. Oszczędnie Anglicy, bo to zakupione w sklepie angielskim. 25 zaledwie nasion otoczkowanych rośliny. Więc wysieję teraz
10, a 15 zostawię na marzec do kolejnego wysiewu albo w kwietniu. Trzeba oszczędzać, skoro taka dziwna, taka droga i taka rzadka sałata. Sałatę, tak jak i inne wysiewy, przykrywam cienką warstwą wermikulitu. Sałata nie potrzebuje, tak jak wiele roślin, nie potrzebuje naprawdę grubej warstwy przykrycia. Sałata dobrze także kiełkuje, tylko przyciśnięta do gleby, bo to jest roślina, która nie boi się przy kiełkowaniu światła, ale że mam tutaj wysiane pozostałe inne także gatunki, bo mam i cykorię, i mam musztardowiec, i mam rukolę. To wszystko cienką warstwą wermikulitu przysypuję. Podłoże zostało już wcześniej podlane, dzięki czemu nie ma obawy, że teraz gdybym mocno chciał to podlewać, to spowodowałoby to wypłukanie i pomieszanie nasion sałat. Teraz będzie można to podlewać choćby opryskiwaczem. Zobaczcie, jak fascynujące kształty i kolory mają nasiona roślin liściowych, które dzisiaj będę wysiewał. Te białe, jasne, podłużne nasionka to jest sałata New Red Fire. Są też sałaty o czarnych nasionkach, więc białe to nie jest tylko jeden kolor nasion sałaty. Tutaj zobaczcie okrągłe kuleczki. Niektóre są takie brązowe, niektóre są jaśniejsze, niektóre są ciemniejsze. To jest musztardowiec. Musztardowiec, który jest smacznym dodatkiem do sałatek, do kanapek, do dań także na ciepło z pomidorami. Musztardowiec smakuje troszeczkę tak jak musztarda, lekko pikantny jest, stąd pewnie jego nazwa musztardowiec. Przepyszna roślina, którą zachęcam do tego, żebyście uprawiali w swoich ogrodach. Rukole wszyscy chyba znacie, tak wyglądają nasiona rukoli. To są nasiona no dwu, może trzy kolorowe, bardzo drobne, jeszcze trochę drobniejsze niż musztardowca. Rukoli zachwalać Wam chyba nie muszę. No i na koniec dwukolorowe nasiona i też trochę podłużne, ale inaczej wyglądające niż sałaty, to są nasiona cykorii. Cykorii, która przypomina troszeczkę taką małą kapustkę albo sałatę lodową, z tym, że ma czerwone liście, białe u nasady, jest lekko gorzkawa, dlatego super pasuje w mieszankach sałat. Jeśli kupujecie mieszanki sałat w hipermarketach, w sklepach, w takich torebkach, to tam bardzo często jest właśnie cykoria liściowa dodawana, bo ona dodaje takiej goryczki. Kiedyś podobno większość roślin miało goryczkę tych liściowych i było dzięki temu zasobne w składniki pokarmowe. Pozbawienie goryczki spowodowało troszeczkę także pozbawienie składników pokarmowych tych roślin liściowych. Tak kiedyś przeczytałem, nie wiem czy to prawda, ale ja wierzę, bo kocham jeść rośliny właśnie pikantne, rośliny lekko gorzkie, jak cykoria, jak musztardowiec, jak rukola. Tak przygotowana tacka z roślinami liściowymi trafi teraz na ciepłą podłogę albo nad kaloryfer, żeby w temperaturze 20, 22, 23 stopni, wiadomo, że nad kaloryferem jest zawsze cieplej niż w pokoju, dobrze skiełkowała. Zajmie to kilka dni, po czym, kiedy te sałaty wykiełkują, kiedy te wszystkie rośliny liściowe wykiełkują,
one trafią do chłodnego, ale jasnego pokoju, bądź tutaj do szklarni, gdzie będzie niższa temperatura, 12, 14, 10 stopni, żeby ona już tak szybko nie rosła, ale miała dużo światła i żeby mogła nabierać krzepy. I gdy pojawią się liście właściwe, bo najpierw pojawią się takie dwa listki w każdej roślinie, pierwsze dwa listki, potem pojawią się liście właściwe. Gdy pojawią się te dwa pierwsze listki właściwe, ja je będę przepikowywał do osobnych wielodoniczek, tak żeby potem każdą z nich uprawiać. Dzięki temu będę miał bardzo dużo tych sałat na pierwszy rzut, bo to jest pierwszy wysiew. I takich wysiewów w ciągu roku będę robił kilka. Będę robił za miesiąc w okresie liściowym w marcu, będę robił także w kwietniu kolejne wysiewy. I z takiej jednej paczuszki nasion sałaty możecie mieć bardzo długie i bardzo obfite zbiory. Przy kiełkowaniu w światło nie jest konieczne. Niepotrzebne jest dobre światło. Światło potrzebne jest dopiero, kiedy te rośliny skiełkują. Potrwa to kilka dni kiełkowanie. Pamiętajcie, że warto utrzymywać wilgoć, jak dobrze jest podlane. Ja przykrywam taką tackę folią bąbelkową, którą mam z różnych przesyłek pozostaje, więc nie wyrzucam i mam przykrytą tackę wysiewową wielodoniczkę. Wielodoniczka czy tacka wysiewowa jest przykryta tą folią bąbelkową, lekką folią. Dzięki temu zatrzymujemy i ciepło, i wilgoć tutaj w tacce wysiewowej. Pamiętajcie, że kiedy ona już wzejdą, te rośliny, to trzeba będzie zdjąć także tę folię bąbelkową, żeby zrobić przepływ powietrza, bo inaczej mogą się tam zagnieździć choroby grzybowe, może się zagnieździć pleśń. Czas, żeby rośliny przenieść do domu na parapet. Nie muszę się śpieszyć, bo zobaczcie, jaka jest temperatura w szklarni. Jest samo południe, a tam 20 kilka stopni temperatury. 24 stopnie ciepła tutaj w środku szklarni, bo świeci słońce. Zachęcam Was do subskrypcji kanału Naturalnie o Ogrodach, do wciśnięcia dzwoneczka, to będziecie otrzymywać powiadomienia o nowych pozycjach. Zapraszam także do słuchania podcastów Naturalnie o Ogrodach. Jesteśmy na wielu platformach podcastowych. Jak tylko wpiszecie w swojej platformie podcastowej Naturalnie o Ogrodach, to na pewno nas znajdziecie. Przypominam, że kilka tygodni temu nagraliśmy specjalny odcinek podcastu poświęcony tylko i wyłącznie sałatom i o tym, jak je uprawiać przez cały rok i cieszyć się liśćmi przez cały rok i jak mieć szansę na zdrowe rośliny, które nie są zaatakowane przez ślimaki. Zachęcam do obserwowania nas na YouTubie, Instagramie, Facebooku i do zobaczenia.